Siemanko, dawno filmiku nie było, to pokażę solo kopiowanie działające na 100% na Xbox One i PlayStation 4. Nie wiem jak to na tych nowych generacjach, tam nawet nie sprawdzałem. Potrzebujemy, tak, mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. Tu trzymamy już auto, które chcemy sobie skopiować. Potrzebować będziemy znajomego z innym trybem celowania, który gra gdzieś w GTA Online. Najlepiej sobie ustawcie wtedy swobodny tryb celowania. I tak, agencja z mechanikiem i Eclipse Tower, ale apartamenty. I tu musimy mieć już rozpoczęty napad. Przygotowania do napadu. Teraz tak, ustawiamy to easy, bo to najlepiej się opłaca kopiować. Tak, żeby była opcja D-padu w prawo. Aha, agencja. Agencja oczywiście z mechanikiem, no i tam umieszczone auta, które będziemy tracić. Tak jak mówię, inny tryb celowania, no to teleportujemy się teraz do swojego apartamentu. To dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. No to już chyba nie powinienem nawet tłumaczyć, jak to się robi. Tak jak mówiłem, tu apartament, ale tu musi być taki apartament, w którym możemy zmienić wygląd. To jest style wyglądu. Rozpoczęty napad. I tu może być tak, że wszystko wam się ładnie uda, zrobicie jak należy, włączycie interakcję, ona wam się nie pokaże. No to wtedy niestety najlepiej iść, zrobić sobie nową sesję. I teraz tak, stajemy, tak żeby była opcja D-padu w prawo, ale stajemy przodem do wyjścia z pokoju napadów, ale tak żeby była opcja kliknięcia krzyżyka w prawo do napadów. Teraz będziemy klikać guzik pauzy, ja to nazywam pauza, najeżdżać na zestaw początkującego kryminalisty, wciskać pauzę, ją trzymać i naciskać Xbox A PlayStation X i pół sekundy po tym puścić ten guzik pauzy, czyli start, ja to start, czy tam pauza, online. Idziemy na zestaw początkującego kryminalisty. Teraz mamy wciśnięty ten guzik pauzy, options i klikam guzik A na Xboxie i pół sekundy później po tym puszczam tą pauzę i powinienem słyszeć ten dźwięk, że się wyłączyła. A powinienem zostać na kryminaliście. Tu mi nie wyszło, to co wam się powtarzam. Wciśnięta pauza, a pół sekundy później puszczam pauzę. Jeżeli mamy ten obraz, był ten dźwięk, klikamy strzałkę w prawo, powinna pokazać nam się te opcje napadu, gitara. Teraz klikamy Y lub trójkąt, będziemy na tablicy przygotowań napadu. Wtedy lewym analogiem popychamy go do góry, żeby nasza postać wyszła z tego pokoju napadu, wyszła tam gdzieś na całe te mieszkanie. Włączamy menu interakcji. Jeżeli się włączyło, wszystko się udało. Jeżeli interakcja wam się nie włączy, nowa sesja. Wchodzimy w style mieszkań, klikamy podgląd. Jeżeli ta cała ramka od napadów jest czarna, udało się. Jeżeli znikła i pojawia się, wybieracie drugi podgląd, klikacie znowu A lub X. Jeżeli ona się nie zmieni, tylko pozostaje cały czas ta czarna ramka, obwódka, udało się, wychodzicie z tej interakcji, wychodzicie z tablicy przygotowań napadu, nie będziecie mieć minimapy. No i teraz to już banalnie proste, teleportujecie się do agencji. Żeby się teleportować, wyciągacie telefon, wchodzicie w tą zakładkę internetu, odpalacie misję z mapy, bang. Dołączacie do kogoś z innym celowaniem, pierwszy potwierdzacie, drugi anulujecie, wchodzicie do garażu, wsiadacie do auta na stratę, dajecie strzałkę w prawo, żeby wjechać do mechanika. Tu nie ma niebieskich kółek, nie będzie widać, dlatego ja tu wszedłem przez ten, przez biuro z biura do garażu. Zapomniałem, że nie będziecie widzieć tych niebieskich kółek wejściowych. Ale wchodzicie do garażu, wsiadacie do auta na stratę,
dajecie strzałeczkę w prawo, w aucie zmieniacie cokolwiek, jak najtańszą rzecz, opuszczacie warsztat, teleportujecie się do bunkra, a w bunkrze wsiadacie do auta, które kopiujecie, zmienią wam się blachy, klikacie strzałeczkę w prawo, żeby wjechać, zapisać kopię, komunikat potwierdzacie, to oryginał wam się przeniesie w miejsce auta tego na straty, a kopia zostanie w mobilnym, czyli tu zmieniam cokolwiek, tablice są najtańsze. Teleporcik do bunkra. No i w bunkrze, tak jak mówiłem, to kopiowanie było, kiedyś działało, teraz wróciło z powrotem. Kto chce, może sobie to robić, bo jest praktycznie kompletnie solo. Można sobie jeszcze pokopiować, zanim tam, jeżeli ktoś się nie przeniósł na nową generację, na te nowe GTA, to tutaj na stare jeszcze może sobie narobić kopię. Pozdrawiam, Elo.